Już mieliśmy brać się za nagrywanie intro, a tu proszę bardzo, Sebastian pierwsze branie. Ale ryba na razie idzie jak chce, także jest potencjał. Pokażę wam od razu skąd. Jesteśmy na łowisku Karpik, zaraz się wszystkiego dowiecie. Rybka wzięła stąd. No. Zobaczymy na macie. Pierwszy karpik z łowiska Karpik. Tak zaczynamy naszą zasiadkę. Mam nadzieję, że za chwilę wjadą większe mamuśki, także oglądajcie dalej. Szkoda, nie? No, rybka była zapięta za bok, także trochę mnie powoziła. Myślałem, że będzie coś większego. No ale, spływaj maluszku. Po mamusie. O, teraz, proszę. No ale, kontuzjowany, więc dzisiaj żółw. Hola amigos! Witamy na łowisku Karpik. No, jesteśmy na takim rodzinnym wypadzie, jest nas w sumie 8 osób bodajże. Mamy 4 wędki w wodzie, nie, 8 wędek w wodzie. 8 wędek. 4 na jednym pomoście, 4 na drugim, stanowisko 13-14. W sumie fajne takie domki, jutro wam pokażemy jak to wygląda wszystko, jak to stanowisko wygląda. Bo cały dzień się rozkładaliśmy, ale jak już widzieliście, Seba pierwszą rybkę miał. Tak, pierwszy karpik wpadł. No i co, no woda z dużym potencjałem, duże ryby tu pływają, także mam nadzieję, że odpalimy za chwilę. Nie jest fajna pora, bo jest już taka, no koniec września, taka tak. Wczesna jesień, także mamy nadzieję, że coś fajnego połowimy. No. Dokładnie. Na razie są z nami dwie Maje, które łowią sobie uklejki i płoteczki. Mają ich już chyba, nie wiem, po 10 po 10, albo także nawet. Łoją nam dupę na razie. Jakbyście chcieli z rodziną przyjechać, z dziećmi, to fajne miejsce, bo i z pieskiem można przyjść i przyjechać i wszystko. Dokładnie. No to co, zapraszamy do oglądania. Pietrek, odkąd usłyszał za brzegiem. Jest dwucyfrowa. Jest dwucyfrowa. Szczęście nowicjusza. O, ja pierdolę. Jaki słoń, ja pierdolę! Jaki piękny! Daj tak rękę koło niego, bo to... Tanji? Tanji. Jest byczek. Pięknie. To zdjęcie nie oddaje. Cięższe niż ja. A dobra. Szkolenie. Pytasz go tu, podstrzela. Ale bestia. Z tyłu tu. Aż puściłam bąka z wrażenia. Ja pierdzielę. Popatrz jak ci posłaca ust. No. No. Ja też chcę. A nie ma tak zimno. Ja też chcę. To jest ten brudny? Jest pierwszy rekord. Pięknie. Ja pierdzielę, czekaj. Piękna ryba. Pięknie. Jest petarda. Piękne. Zaraz go zważymy, zobaczymy co to. No, ze 13 ma, nie? Albo lepiej, 15. No. 15. 17. 17 kilo, no to... 17. Pasuje ci? Pasuje. Pięknie. Wyparowadzią, nie? Tak. Teraz i wypuszcza, żeby. O, już się... Już Jacek wypuścił. Ale tradycja... Jest dobrze? Jest dobrze. Tylko jest taka tradycja u nas na kanale, że przybijamy piątkę, jak ktoś złowi. Także piona, gratulacje. Pięknie. Dobra. Pierwsza ryba, 17. Zaczynamy poważne łowienie teraz. Dokładnie. Mnie tam nie kręca. Mamy poranek. W nocy. W nocy raczej spokojnie. Miałem jakieś branie, ale to szybciutkie do dołu, nie zdążyłem dojść. No wędek teraz coś pika nad ranem, a już widzicie pewnie, pierwsze pokażę wam wodę. Pięknie wschodzi słońce, dzisiaj ma padać, jest zachmurzone troszkę, ale zobaczcie na to. Cały sięga. Pięknie.
Tak to tu wygląda. Są dwa domki, dwa stanowiska z pięknym widokiem na wodę. A tutaj pokażę wam, jak wygląda domek w środku. Tu macie jedno łóżko, sypialnię z dwoma łóżkami, łazienkę, prysznic, toaleta. Fajnie to jest zrobione. Gasimy. Tutaj fajny aneks kuchenny, wszystko jest. Szafa, lodóweczka, telewizor. A taki macie widok na wodę. Mała zmiana planów. Tutaj mam taką małą zatoczkę na moim stanowisku i poślę w nią zestaw teraz przez dzień. A zestaw wygląda tak: na dirigu jeden pop-up, jest plus 20, już znana kuleczka Apache, do tego pokruszone kulki i mała APV-eczka. Tak to pójdzie. No a na razie przez dzień są przelotne deszcze, ale ogólnie nic takiego się nie dzieje, jakieś pojedyncze pyknięcia, ale nie do zacięcia. Walczymy. Pokażę wam, jaki zestaw idzie teraz do wody. To jest taki miksik truskawkowo śmierdzący. Na haczyku jest bolsena z truskawką bergamotką, tutaj też są pelet truskawkowy, pelet taki większy, halibutowy, kulki truskawkowe, kulki krabowe. Jeszcze do tego pójdzie liquid na górę i wywożę tam pod krzaczki. Wam pokażemy mniej więcej, jaka jest głębokość na łowisku. Tu jakiś głębszy obszar jest, nie? Bo tak no, u nas tam... No ja mam tam właśnie tą rzuconą, muszę zmienić tą wędkę. Zmienię ją właśnie, zanim wam pokażę na... No patrz, tu już się podnosi. O, to będzie ryba. To będzie ryba. Aha, to łuk. Tak mi się wydaje. O, ten spadł. Spadł mocny. No. To jeszcze bliżej chyba nawet. Przydać trochę. No. A tu fajnie. Sądujemy. Zobaczymy teraz, co u nas słychać. Jeszcze walczymy. Jeszcze została. Niecała doba. No, 3 metry to kilo miejsca. A znowu się włączyły te ryby? A to już. A ciekawe, czy jak teraz zrobię tak. Menu. A to. A wyłączysz te ryby, tak? No, i chcę zobaczyć. Aha. Enter. A tu jest, poruszaj. No 2,3 metra, to już jest fajnie. To na ten domek, na tego markera, tylko od tej strony polecę może. Dobra, taka zmiana. Teraz jedna tonąca muszla Eko z Massiva, może są już najedzone i to tak, taka przekąseczka tylko będzie. Tu mam pocięte tylko te muszle, dosypię do tego trochę peletu, ale Aqua. Do tego z kieszeni oczywiście nugget, PVA nugget. Była na pewno na górze. Poleję to Robin Redem i zobaczymy. Grubo polewam, bo
się nic nie polewałem praktycznie, także może to jest to, a to już reszta. Także zobaczymy. Trzymajcie kciuki. No, mamy ostatni poranek. W nocy praktycznie cisza. Ja miałem leszcza. Łukasz tu kombinuje. Jeszcze przerabia delikatnie zestaw. Ja też jeszcze jedną przewiozę. No i trzeba będzie się zbierać, nie? Natarczy, nie starczą. No. Chłopaki tam czuwają przy wędkach. Dzisiaj już chłodno. Po 12 się trzeba zwinąć, także jeszcze 3 godziny. No. No niestety, jak zawsze, wszystko co piękne szybko się kończy. Tym razem nie było aż tak dobrze, no, no ale coś wpadło. Tylko dwie rybki na 8 wędek. Peter wygrał Big Fisha 17. Dokładnie. Stoi tam i się naśmiewa z nas. No, ale tak to jest, jak się łowi na sprzęt tani. Jaki tani, jak to był ode mnie? Tą rybę to ale ja łowiłem. Ale ja mówię o nas. No, nasze. Musimy coś dokupić, wtedy coś może połowimy. Dokładnie. No to i mam nadzieję, że i tak wam się podobało, także... Szybka zasiadka na łowisku Karpik. Dobiegła końca. Oglądajcie kolejne produkcje. Trzymajcie się, hej. Hej, na razie.